Cześć, dzisiaj mam wam do zaprezentowania bitwę Cromwellem na zaginionej świątyni. Bitewka dosyć stara, jak ostatnio wszystkie moje powtórki dodawane. No cóż, trzeba nadrobić to, co się kiedyś nagrało, trzeba wreszcie wrzucić. Kolejny odcinek z serii moich przygód z linią brytyjskich medów. Tym razem Cromwellek. Bardzo przyjemny czołg. Teraz aktualnie jestem na Centurionie 1. Bardzo przyjemna linia. Grałem oczywiście wszystkimi czołgami na poprzednim koncie, ale jak widać znowu sobie to wszystko grinduję na tym nowym koncie, na którym teraz aktualnie cały czas gram. Polecam każdemu tą linię, jeśli chodzi o statystyki typu Star 1 bardzo dobrze trzyma, ale też jeśli chodzi o sam fan z gry oraz im uniwersalność czołgów są bardzo, bardzo dobre. Czołgami można grać naprawdę na wielu terenach. Są bardzo mobilne, te wyższych tierów już coś nawet potrafią przyjąć na tą wieżę. Centurion 7.1 i FV także na kadłub coś potrafią nieraz przyjąć. Przede wszystkim lubią łapać w gąski za zero, już te wyższe tiery. Komet właśnie jest pierwszym z takich, co mają właśnie te takie trochę twardsze już wieże. Przede wszystkim czołgi te cechują się bardzo dobrym opuszczeniem działa oraz mobilnością jak wszystkie czołgi średnie. Jest też bardzo dobry reload, penetracja oraz obrażenia na minutę. Aktualnie linia właśnie brytyjskich medów jest jedną z moich ulubionych. No oczywiście moją ulubioną są rosyjskie medy, aczkolwiek też niemieckie czołgi też ostatnio mnie zaciekawiły. Może kiedyś nagram coś z nich właśnie. Tutaj już 3 do 2. Nie powiedziałbym, aby ta bitwa była jakaś specjalnie trudna, albo coś się w niej działo. Raczej jest po prostu łatwe jeżdżenie po mapce i dobijanie przeciwników. Jednak tutaj na chwilkę musiałem się zatrzymać, ponieważ troszkę za daleko pojechałem. Jak widać jest 4 do 2, lecz nie ja tutaj jestem jakby największym zabójcą, ponieważ to T21 jak na razie zrobił najwięcej fragów, bo aż 3. Myślę, że on po prostu te fragi kradł raczej, bo jak spojrzycie potem na damage, to kto inny zrobił najwięcej. Tutaj przeciwnicy mają już 2 bazy. Gramy oczywiście na trybie dominacji. Ja osobiście tryb dominacji raczej rzadko wyłączam. Bardziej na czołgi ciężkie, raczej wolniejsze, bo wtedy nie mogę jakby kontrolować bitwy samemu. Wtedy muszę raczej polegać na drużynie. Ale jeśli chodzi o czołgi szybsze, takie mobilne, to jak najbardziej dominację lubię grać, ponieważ no zajmuje bazy przede wszystkim. Oczywiście nie aż tak bardzo, że zajmuje bazy i porzucam sojuszników, ale raczej bazy są moim głównym celem. Tutaj T20, który kradł fragi, już zginął. Ja tutaj właśnie zrobiłem sobie 3 fragi. Jednak, jak widać, KW1 nie był mi pisany. Kończę bitwę z 3 fragami. Bardzo szybka bitwa, jak widać. Cromwell ogólnie jest bardzo, bardzo dobrym czołgiem. Bardzo duży damage, jak widać, 3148. Dziękuję wam za oglądanie bitwy. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnych odcinkach z tej serii. No i do zobaczenia.